Siema wszystkim, z tej strony Noris i witajcie moi kochani w kolejnym odcineczku z serii Dead Island Definitive Edition. My kontynuujemy przygodę i dzisiaj mamy za zadanie helikopter w ogniu. Wykonamy sobie, przeszukaj wrak helikoptera. W poprzednim odcinku robiliśmy sobie hotel i przy wyjściu z tego hotelu, jak zabraliśmy tą ciężarówkę, przeleciał helikopter, który później się rozbił gdzieś tutaj na wyspie, o czym poinformował nas Cinemoy i musimy sobie to załatwić. Ale najpierw, moi drodzy, jeżeli da radę, to jeszcze bardzo chętnie chciałbym sobie oddać te wszystkie szampany, które zebraliśmy w poprzednim odcinku, ale faktycznie może delikatnie być mniej doświadczenia niż myślałem, ze względu na to, iż najwięcej czasu w tej grze spędziłem w trybie kooperacji, więc jeżeli jedna osoba oddawała chyba tego szampana, to druga dostawała tyle samo expa, więc prostym słowem po prostu exp był razy dwa, ale wszystkiego się zaraz dowiemy, jak tam nam poleci całe to doświadczenie. Okej. Ja bym chciał tutaj, oczywiście. Okej, elo. Elo, ziomek. No i myślę, że na razie wyjaśniony temacik. Bronie na razie wszystkie mamy naprawione. Tutaj patrzę, czy aby nic się nie zaplątało jakieś badziewie, ale nie, na razie jedyna rzecz to tak, zagwozdka jest słabsza, ale na razie sobie ją podtrzymamy w wersji awaryjnej. Jeżeli znajdziemy coś super, to myślę, że będziemy mogli sobie ją zastąpić właśnie na tą zagwozdkę. Okej, ała! Debil. Leci samolocik! Leci samolocik! I samolocik złamał łapkę. Dobra. 100 metrów stąd, moi drodzy. Myślę, że zanim pójdziemy sobie do tego wraku samolotu, helikoptera, zobaczymy, jak będzie nas prowadziło do niego, bo jeżeli będzie trochę obok tych będziemy szli w tym samym kierunku co do szampanu, to spoko, ale najpierw pójdziemy sobie tak czy siak do szampanu. Tu generalnie zauważyłem, że jest już skrzyneczka, siekiera uniwersalna, spoko bajer. Spoko bajer. Dobra, zostawię ją sobie. Może nam się przyda po prostu na kolejny poziom, bo jeżeli ją ulepszymy... O! Krwawa bomba. Proszę bardzo, ja tego planu tutaj nie widziałem wcześniej. Widzicie, warto sobie tak po świecie chodzić. A nuż może coś ciekawego... Spier papier. Dobra, bo ja się z nimi zaczynam certolić za bardzo. I oni mnie zaczynają bić. A to nie jest zbyt dobry moment gry, kiedy cię po prostu biją. Znaczy generalnie to jest słaby moment życia. Nie dotykam piłki. Super. Ile w ogóle siopy mamy? Pa, 5500. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Oczywiście, zbiru na sam początek. Prowadzi nas w tym momencie tak, jak prowadzić nas powinno. Pewnie. Chciałem zrobić odskok, ale zapomniałem zrobić odskok. No, kuźwa, to ma sens, naprawdę. Złam mu tą łapę. Ulala, będzie H. Będzie apteczka. Okej, coś z niego. Łocie, panie, biorę nóż do trzciny, złoty nóż do trzciny. Ale genialna broń. Ulepszamy ją na pewno. Nie, moja postać jest kompletnie łysa, jeśli chodzi o bronie sieczne, ale w tym momencie to ja to biorę. No, główki będą śmigały i to bardzo ładnie. Ale jestem zadowolony z tego dropu.
Jejku, super. Woda to te pierdołki, oczywiście. Napoje, tak. Napoje sobie bardzo chętnie. Na cholerę mi ten łamliwy prowizoryczny nóż. No i widzicie, teraz się robi rozbieżność, ale spoko. No prawie naprawiłem. Jeszcze jeden zbir albo dwa będą na pewno. Tak, to jest zbiru ten duży. Nie, to nie jest zbir. No to jeszcze był kiedyś zbir. No nie, no to szybciutko pójdzie. A, tam teraz stoi. A mi się wydawało, że on stał właśnie w tym miejscu, gdzie było tych dwóch. Ale okej, mogło mi się pomylić. Chociaż ten też pewnie był. So close, gościu. 1268. Podoba mi się ten biznes. Dobra, tutaj na dole ktoś. Oczywiście, po staremu. A, bo mi się broń zepsuła. No, żelipa połowa. Okej. Okay. Tam jest jeden. Za to uderzyłem. No, jestem zadowolony z tej broni. Mamy ją na pewno? Mamy nóż do trzciny. Okej. Okay. Ja sobie go po powrocie do bazy ulepszę od razu. Na wejściu. Wow. Ale mnie wykopało do góry. O, tu jakiś kłeścik jest. Chyba. Tysiaczek i diamenty, za które będziemy mogli sobie sprzedawać za naprawdę potężne pieniądze. Champagne, give it to me, baby. You like sweaty. Okay, baby, we're going to party. Cały czas można jej dawać szampany, nie? Spójrzcie, jak level leci. Zaraz będzie kolejny, nie? Dobra. Pójdźmy w walkę, bo po prostu olaliśmy ten temat. Adrenalina to najlepszy środek przeciwbólowy. Otrzymane obrażenia minus 10 furii. Dobra. Przyrost szału, zwiększenie szału. Czyli to jest do furii, to jest do walki. Pójdźmy sobie w walkę. Obrażenia plus 3%, siła plus 10%. Koszt energii przy broni obuchowej, trwałość broni obuchowej. O, to by było dobre, ale na razie pójdźmy sobie w obrażenia. Będziemy na końcu mieli plus 9 i plus 30. Więc rozwiniemy sobie to. Mamy naprawdę kupę czasu, moi drodzy, żeby to sobie wszystko tutaj pogarniać. Narkotyki! Jennifer? Nie mogę jej znaleźć i jestem bała wyjść tam. Nie mogę. Maybe she went back to her bungalow. It was number 15. Or maybe she's at her uncle's bungalow, number 2 in the Golden District. Please, could you see if she's there? No dobra, znać. Yeah. Mi się wydaje, że jej nie było tutaj wcześniej. Can you make sure she's in a safe place and out of danger? Tak, sprawdzę to, laska, spoko, ale najpierw jednak helikopter w ogniu. Miałem taki plan. Więc sobie to wykonamy. Dobra, zobaczymy, jak będzie się to wszystko sprawowało, jeśli chodzi. Gdzie ty mnie prowadzisz, typie? No i ja na bank nie będę płynął. No nawet o tym nie myśl. A, widzicie? Tam leży helikopter. Pac! Okej. Okay. Polecimy sobie dookoła.
Polecimy do tego helikopteru i zobaczymy, co dalej. W pewnym momencie będziemy musieli opuścić tą lokację. Udamy się do kompletnie innej. Ale zanim to zrobimy, to na pewno sobie bardzo chętnie tutaj wykonam te wszystkie questy, między innymi z tą siostrą tej laski tutaj, co była. Ale naprawdę, widzicie, potężna suma expa. Po prostu za darmo wpadł mi poziom, więc szampany jak najbardziej trzeba zbierać. Do hotelu niestety już nie damy rady powrócić, ale to nie zmienia faktu, że w kolejnej w sumie etapach gry będziemy możliwość mieli zdobywania szampanów, na pewno. Więc super jak dla mnie. Dobra, moment. Krwawnikiem cię. Wow, my nie mieliśmy, no tak, pod koniec żeśmy krwawnika zrobili. Ja pierdykam, no kosmos jakiś to się dzieje tutaj. Jezu, jaka rzeź. No dobra. Wszystkie nóżki, rączki latają, w ogóle, ręka, noga, mózg na ścianie. Tego jest cały czas ten dźwięk, ale spoko, mi to naprawdę nie przeszkadza. Jeśli mamy tak działać, to będzie ok. Ok, dzieje się coś w ogóle. No i tak, moi drodzy, to jest kolejny nasz przeciwnik, który będzie... kolejny typ zombie, że tak to powiem. Dobra, ale moment. Czy teraz przeszukuję wrak helikoptera, to tak. Musimy do niego podejść, najlepiej zaraz się mu zaczyna spadać i odskakujemy. Bo on robi po prostu boom. Ale z niego wylatują szmaty. Czasami mięso. Więc to też jest spoko. Szmaty będą dobre na robienie mołotowów, ale nie ma co się wdawać w ogóle w bitkę z tym gościem, bo za każdym razem jak do niego podejdziemy, to on po prostu wybuchnie i ten wybuch nas zabije. Więc najlepiej do niego podejść, kiedy on zaczyna już się przygotowywać do wybuchu, odskakiwać. A ty to kto, gościu? Ale najpierw poczekaj. O, zwalniamy na blokadę maszyny losującej totalizatora sportowego. No i dupa. Dobra, moment. 11, dobra. My name is Nikolai. As you can see, this piece of shit helicopter that was supposed to get me off this fucking island crashed. Figures, it wasn't Russian. We need to get out of here, my friends. Soon this place will be swarming with those things. Before we crashed, I saw a bunker by the beach. Once inside, it would be a great place for us to hide. Very defensible. Unfortunately, it's surrounded by those infected freaks. If you can get us to the bunker, I guarantee I will get you off this goddamn island. No dobra. Aczkolwiek... Nie no, w tym helikopterze raczej nic nie przetrwało, a my musimy iść za Nikolajem i bronić go przed zombiakami generalnie, ale z taką bronią myślę, że to będzie bułka z masłem. Teraz to wszystko tutaj wstało. Jezu, jaka rzeź. Jaka rzeź. Krwawnik to super broń. Naprawdę. Polecam i pozdrawiam. Ziomki nie wstają, ziomki nie wstają. Dobra. Do bunkra w sumie chyba stąd jest niedaleko, tylko też pod warunkiem, jak on będzie szybko szedł, bądź marszochód. Tylko chód. Nie biegnij w niego, debil!
Żyjesz? No w miarę żyjesz. Ty podejdziesz teraz z powrotem, żeby móc sobie zawrócić, tak? O to chodzi? Taki masz plan? No pewnie, że tak, bo bunkier jest tu. Mam nadzieję, że was nie denerwuje ten dźwięk. No ładuj dupkę do bunkra. Ja jeszcze tylko szybko się tutaj rozejrzę, czy aby na pewno jest w Sioleto bezpieczno. Jest picuś glancuś, dobra. Pogadamy z tobą i się rozejrzymy jeszcze tutaj po nim, bo mam wrażenie, że może tutaj być coś ciekawego. Aha, wejście jakieś do kanału, dobra. Nikolaj! Biorę. Dziękuję ci bardzo, my friend. Good price for you. Kluczyk nastawny, to sobie weźmiemy. No i moi drodzy, nóż do trzciny ulepszymy do prawie 400 obrażeń. Co się dzieje? Moment, prowizoryczna maczeta, maczeta. Napraw, maczetem jestem zainteresowany, ale również jestem zainteresowany męczącą siekierą uniwersalną. Jak na razie, męcząca siekiera uniwersalna, no okej, wydam na to ulepszenia. Mamy 240 obrażeń, no i wycieńczająca prowizoryczna maczeta. A co raz się żyje? Czy mogę coś stworzyć? Nie, mogę mołotowa i mięsną przynętę. Na razie mnie to nie urządza, ale na pewno chcę wyrzucić ten nóż, żeby wrzucić sobie nóż do trzciny. Wow, kosmosik. Żeli papą kosmos. Dobra, wejdźmy sobie na górę, bo mam wrażenie, że w tym bunkrze było coś na tej górze, ale może mi się mylić z innym? Nie, oczywiście. Pac. No to tutaj tego nie biorę, chociaż wezmę to po prostu na typową sprzedaż. Poziom trzeci. Let's see what we got here. A naprawdę? Kastet? Strójki? Nie no, może być dobry, jeśli ktoś lubi po prostu kastety. Ale tu mamy jeszcze jedną skrzyneczkę. No dobra, powiedz co tam masz. Co chcesz ode mnie? Normally I would have called my comrades right after the crash to have them pick me up within a few hours, but my satellite phone was also unfortunately destroyed. I need you to go into the city. Find my restaurant, Cafe Kiev, and tell Sergey there to give you a satellite phone. Bring it to me, and we will be off this piece of shit island in no time. Interested? Interested. Uh-huh. Ale to później. Good. Give him this ring. He'll know you came from me. Now go. Od Siergieja jesteśmy, ale to później. Cios z niebios, moi drodzy. Gdy dotrzesz do Moresby, odszukaj restaurację Nikolaja. Więc zanim to zrobimy, to będziemy musieli najpierw się dostać do miasta po prostu, więc popchnąć trzeba fabułę do przodu. My sobie polecimy do wieży ratowników, bo tam nas prowadzi mapa, ale najpierw pójdziemy sobie do sprzedawcy, sprzedamy te wszystkie pierdoły. Mam wrażenie, że kurczę, muszę się tutaj... Zagwozdka jest spoko. Zagwozdkę to ja zostawiam. Nie, moment. Nie, zagwozdka jest taka już średnio na jeża, żebym powiedział. Więc ją sobie sprzedam. Krwawnik oczywiście zostaje. No, tu nie podlega w ogóle wątpliwości, tak? Dragon zostaje, krwawnik zostaje, klucz nastawny może być. Młotek zostaje. Klucz nastawny. Niech będzie. No i to oczywiście zostaje, tak? A wycieńczająca prowizoryczna maczeta. Mogę ją sobie wrzucić tutaj. Okej. Okay. Dragon to 160 tylko, więc to bym sobie z ekwipunku wyrzucił. I mocną siekierę uniwersalną wrzucił na to miejsce. I resztę po prostu sprzedał. Okej, sprzedaż. Kastet.
prowizoryczny nóż. Męczący prowizoryczny nóż, męczący nóż nurkowy, klucz nastawny, mocny kij, zagwozdka. No i rewolwer zostaje, tak? Okej. Okay. Mógłbym sobie kupić jeszcze od niego średnią apteczkę za 200, ale aż tak bardzo z pieniędzmi nie sram w tym momencie, żebym mógł sobie nakupić pierdyliard apteczek. Dobra, idziemy na górę do Cinemoya. Ustawmy sobie moje ukochane dzieci w tym momencie. Jak będzie tylko możliwość, to ja jeszcze chciałbym sobie rozbudować to, rozwinąć w jakiś sposób, jakiegoś planu tam ten nóż do trzciny, bo jest kosmos, naprawdę. Jest najlepsza broń w tym momencie. Okej, daj mi jeszcze, co tam masz. Cinemoy. Super, kolejny poziom. Elektro. O, elektro. I ja bym może z niego sobie elektro zrobił. Chociaż elektro tak pół na pół, powiem wam, bo jak się przewróci, to podejść nie można, bo razi prądem, nie? Ale spoko, obrażonka sobie. Wszystkimi rodzajami broni obuchowej tylko, ale w sumie mamy, bronią obuchową jest to. Więc spoko. We need to reinforce it and make it unstoppable. You up for that? A no się pisze. A me? Good. There's a workshop not far from the lighthouse. You'll find what you need there. You know how to weld? Let's just pray the mechanic's still alive then. We'll need to find somebody else. Okej, czyli w tym momencie dostaliśmy zadanie, aby tą ciężarówkę, którą ostatnio zabraliśmy z parkingu hotelowego, zabrać do mechanika, opancerzyć ją i zrobić z niej po prostu czołg. Więc ładujemy się i jedziemy do mechanika, który znajduje się troszkę kawałek za wieżą, latarnią morską. No i dobra, no i lecimy. Tego uderzenia nie było. Patrz. Jest strasznie powolna. No ale taki kłeścik, tak. Taką tutaj musimy. Tak musimy to zrobić. Chociaż jak się rozpędzi naprawdę konkretnie, to aż takiej tragedii, jeśli chodzi o prowadzenie się tej ciężarówki, nie ma. No pewnie. Zapomniałem, że to jest cały samochód, nie tylko połowa. No, brawo. Machają mi. Okej. Aha, my w tym kierunku. Dobra, tam nas jeszcze nie było. Dobra. Dobrze. W kolejnym odcinku sobie zrobimy to zadanie poboczne może, które zdobyliśmy od tej babki, która... była u tej, co... przy tych szampanach, Boże, się wysłowić nie mogę w tym momencie. No, jestem zadowolony. Pieniążki pozbierajmy. Ła! Super. Tylko bronie właśnie sieczne szybciej chyba tracą właśnie swoją siłę, że tak powiem. Siłę, no. Trwałość. Ale do tego, jakie to zadaje obrażenia na ten moment gry, to jest i tak warte. No nie wierzę. Jakby głowy było mało.
Wagon rozpaczy, tak? Dobra, jesteśmy w magazynie. Mamy 10 rzeczy do znalezienia. Naprawmy sobie broń i uleczmy się. I przeszukajmy sobie, co tutaj mają. Napraw. Okej. No, powiedzmy, no. Już tak nie idźmy aż tak bardzo w te sieczne bronie. Mała amunicja do pistoletu. Dobrze. Gin. Tutaj. Dwa. Proszę, żeby coś było fajnego. Biorę. Coś jeszcze? Apteczka. Właśnie, apteczka. Apteczka, bo nie wiem. Wolę najpierw to przeszukać i dopiero później ruszyć coś. They can't help what they are. They sick in the head. I showed some compassion. I got bit. By tomorrow, I'll be one of them. Got maybe 6 hours left, probably less. But until then, I can still do some good, right? What do you want this thing to be? A rolling fortress? A homemade tank? I can add some armor or whatever. You want me to give it a try? Yep. Now you're talking. Make it so those bastards don't interfere, and I'll pimp your ride. Damn straight. Okej. On nam to zrobi. Dobra, ale najpierw musimy po prostu przypilnować, żeby tutaj się nic złego nie działo. A będą się działy naprawdę makabryczne rzeczy. Już ja o to zadbam. Ja sobie tu postoję, tak? Nie ma problemu. Ja lepiej sobie tutaj postoję, o. Okej. Tutaj. Dwóch leci. Kurde, znudził pośladek, typie. Nie wiem czemu, jak zawsze widzę głowę, to chcę kopnąć. Z dupy ci 5 dych wyciągnąłem. Już wiemy chyba, kim była z zawodu. Jeszcze lecą. No dawaj. Dawaj. Jeszcze. Ło. Dobrze. Już? Okej. Okay. Ale odpicował, nie? No kozak. I to nawet w miarę szybko. Golnijmy sobie. I'm done. It'll have to do. No. Dobrze, dobrze. Hey, there's one more thing. My daughter can't stay here. What? Soon I won't be in my right mind. I don't want to hurt her. We'll take her to the lifeguard. He can't protect her. Not like you can. I want you to take her. Sorry, Bubba. No way.
Hey! Is this what you need? Then give me what I need. What are you saying, Dad? I'm not going anywhere. No, honey, listen to me. You have to, honey. There's nothing for you here now. I'm not leaving you. Look at me. Look at me. I love you. And this is how I want you to remember me. You promised me you'll take care of her. She'll come with us. Dad, no! Dad! You go on now. And don't you lose hope. Live your life. I love you. No i to właśnie tak oto Jean dołącza do naszej ekipy, tylko że ona nie będzie chyba za bardzo taką osobą pomocną, tylko po prostu będziemy mogli u niej fajne rzeczy przechowywać. Więc spoko, nie będzie tam takich, które będą nam wystarczały do w plecaku, żeby zostać. Po prostu będzie ich za dużo, to będziemy możemy sobie zostawić Jean. Pach! Tu! No pewnie. Odpycha przeciwników. Dobrze. Czas nokautu przeciwników. No spoko, to może być. Później. Czy to... Trwałość broni, koszt energii przy użyciu. Tak czy siak, dobra, zastanowimy się przy kolejnym poziomie. Dobra, Jean. Mom always wanted to come back here, but she never got the chance. We settled here after her death. The island helped him forget, and he poured his heart and soul into it. This is where my heart is too. So, if we're supposed to help someone, let's just do it. Yeah. All set? Let's go. I say we check out the church first. Anyone still alive would probably go there. I would. Teraz to kompletnie nic nie widać. Z kosmos jakiś. No dobra. Ale nie ma tego złego i jedziemy. Czujmy się bardziej bezpieczni. Może nawet 2 ekspa więcej wpadło za to potrącenie. Ale pomijmy też na uwadze, że na każdym kroku możemy spotkać na drodze bumbajkę. W sensie tego samobójcę, który wybucha. Ale czy teraz nas czasem nie prowadzi do miasta? Tak, prowadzi nas do miasta, moi drodzy. To nic, najwyżej sobie pojedziemy teraz do miasta i w kolejnym odcinku po prostu wrócimy tutaj, żeby wykonać to ostatnie zadanie poboczne i potem się z powrotem teleportujemy, zrobimy szybką podróż do miasta i tam będziemy toczyć rozgrywkę dalej. Oho, słyszałem gościa, słyszałem dzikusa, słyszałem. Okej, okay. Super. Akt drugi. No i kolejny. Oto jesteśmy, moi drodzy.
miasto Moresby. No zobaczcie, jest dużo, dużo gorzej, prawda? Jest ponure, szare, rozwalone, rozbite. Nie to co kolorowe, słoneczne Banoi. Znaczy w sumie to dalej jest wyspa Banoi, ale chodzi mi o te plaże. Dobra, ogarniamy to, kończymy odcinek i w kolejnym lecimy wykonać zadanko poboczne. To małą pierdółkę taką, ale bardzo chętnie. Ale najpierw musimy, moi drodzy, ubić tego giganta. Kolejny po prostu nasz przeciwnik, rodzaj zombie. Dobra, taki najlepsza taktyka na niego. On wali w ścianę i szybko kończymy z jego obstawą. Świetnie, ale najpierw musimy odpocząć. Odpocznij, odpocznij. Dobra, nic, weźmy sobie, moi drodzy, krwawnika. Świetnie. Leży, super. 800. 800, dobra, poszło dobrze. Bo myślę, że moglibyśmy nie wytrzymać tego za pomocą noża do trzciny. Okej. Generalnie fajna akcja, bo w tym kościele możemy usłyszeć, jak modlą się po polsku, nie? Dubbing polski. Sprzedaj. Co możemy sprzedać? Dewastujący tasak. Nie, zostawię go na razie. Kija sprzedam. Maczetę mamy jedną. Na razie te rzeczy mamy, więc nie będę za bardzo tutaj kombinował z tym robieniem, bo i tak nie będę ich wszystkich używał. Ale okej, naprawmy sobie bronię i porozmawiajmy z siostrą zakonną. One of ours, possessed by a demon, locked himself in the belfry. Please help us silence these bells. They are calling to the devil's disciples. Okej, czyli po prostu wyłączyć dzwony musimy. A ja chyba wiem, co tam będzie. Prawda? No oczywiście, z wiru. Super, zakopać zbira, nie? To jest już wyzwanie. Kolejne, toksyna. O, toksynę można sobie z tego zrobić. Dobrze. Dzwony wyłączone, ok. Napój energetyczny nie będzie potrzebny w tym momencie. Tu jestem. His soul was lost to the beast. Getting good at this. Okej, spoko, maczuga, dobra. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, my sobie tutaj zakończymy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Zapraszam was do kolejnych. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku. Tylko sobie uzupełnię, żeby była szybka podróż. Na pewno w kolejnym odcinku serii Dead Island Definitive Edition. Na razie, trzymajcie się, hej!